Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Beś, to jest kończyny z gry Gothic Świat Skazania. Tutaj dzisiaj, no, czeka nas przygoda w Świątyni Śniącego. I zobaczymy, jak jacy orkowie kryją się w mieście orków. Kanonicznie orków elit nie powinno być. Bo dopiero przybyli na drakarach. Hej, ty! Nie powinni być na drakarach, no nie ma ich. Znaczy, powinni przypłynąć na drakarach dopiero po upadku bariery. No i nie wiem, jeśli rzeczywiście oni tu będą, no to będzie to dziwne trochę. No ale przekonamy się, nie? Zrobimy sobie nowy zapis zresztą. 38 odcinek, wow! Fuj. Z nimi trzeba na szybko. Z takimi trzeba na szybko, niestety. Brzytwy też się wyrespił, też się wezmę na szybko, niech już będzie. Znaczy brzytwa. Może nawet i dwie się wyrespiły. Wszystko pojedyncze się wyrespiło, tak co? Aż człowiekowi nie chce się ekspić, jak widzi tylko taką jedną brzytwę. A tam to pewno jeden kąsacz jest. Nawet się nie wyrespił jeden kąsacz. Zapiszmy sobie. Zabijmy tego tutaj dziadygę. Spróbujmy z wyskoku. Dobra. Tu już ulu mulu. Znowu chodzę jak ciota. Widzę, spaliłeś. Urszak pozdrawia przyjaciel. Przyjaciel ma ulu mulu. Dobrze. Przyjaciel trzyma ulu mulu, jak przechodzi przez most. Jak się masz, przyjacielu? Urszak zdrowy. Urszak potrzebuje ulu mulu dla siebie. Może z ulu mulu Urszak pójdzie do domu. Przyjaciel przyjdzie, jak pomoc potrzebna. Trzymaj się. Nie skończyłem z tobą rozmawiać. Hej, hello. Ty. Co robisz tak blisko miasta? Urszak obserwuje braci w domu. Urszak boi, że Kruszak niedługo obudzi. Urszak zaczeka. Jak Kruszak obudzi, Urszak zaatakuje. Śniący ma się wkrótce przebudzić? Obyś się mylił. Zważywszy wszystko, czego dowiedziałem się o tym demonie, wolałbym, żeby się zbyt szybko nie budził. Podczas naszego ostatniego spotkania powiedziałeś, że twoi bracia zamknęli wejście do świątyni. Bracia Urszak zamknęli świątynię bardzo mocno. Przyjaciel tam nie wejdzie. Przyjaciel musi użyć magii braci, co są syn ducha jak Urszak. Gdzie mogę znaleźć taką magię? Musi iść do jaskini braci, którzy są syn ducha. Jak Urszak, ale trzeba uważać z magią. Bracia Urszak nie lubią. Ulu mulu nie pomoże, jak przyjaciel użyje magii. Przyjaciel musi zabrać figurkę. Figurka otworzy wejście do świątyni. No, to czeka następna przygoda. Oczywiście spenetrujemy miasto orków wzdłuż i wszerz, żeby zobaczyć, czy nie kryją sobie jakichś skarbów. A na pewno kryją. Raczej z nim walczyć nie będę, zważywszy tego. Zobaczymy, jakie tam są, jacy tam są orkowie w ogóle.
Na pewno na wejściu są żołnierze, to już wiem. Tu mamy Wierusa oczywiście. O, zmienili nazwę. Wojownik klanu. Tu mamy tych takich zwiadowców. Najzwyklejszych orków. Na razie orków elit nie widzę. Z czego to było zdjęcie? Dziwne. Nie mam pomysłu. Na razie używam tych eliksirów. Może nawet niepotrzebnie kupowałem, ale walić to. Idźcie sobie. Mam nadzieję, że nie będą mieli nic przeciwko otworzeniu skrzynki. Tamten w ogóle... Nie, teleportacja. Parę zaklęć. Tutaj mamy... Parę ziół. A tutaj mamy parę eliksirów. Na szczęście mamy bardzo dużo eliksirów już. Takich, które dają 100 HP. A jeszcze jedno miejsce do przeszukania, zanim przeteleportujemy się do świątyni. Boże, orkowie. Czy musicie być tacy dziwni? A ten ork świątynny mnie ciekawi. Tutaj jeszcze jest wejście. Róg. Orkowa broń. Nie lubię, jak się używa tego zaklęcia. A na razie go nie możesz, będziemy oczywiście używać. To jest lepsze niż moja broń? Taka sama. A co jest tu? No tam jeszcze nic nie ma, wydano się łazić do końca śmierci, do końca moich dni, a nie do końca śmierci. Ale ja wam powiem tak. Kapiosz oczywiście se łyknę mikstury many. Opa. I że tak powiem, tu sobie założymy już. Wymyśliwy stary wygląda lepiej, a... No, takie same statystyki, więc. No cóż, śniący, twój wyznawca odchodzi do ciebie z wizytą. Który ja zacząłem odcinek do cholery. Czyli zacząłem go 30, dobra. Twój wyznawca idzie po ciebie.
Więc tak, kiedyś miesiąc dni śniącego. Lecimy. Jesteśmy bardzo potężni, więc nic nie powinno sprawiać problemu. Kompletnie nic i już nic nie zbieram nawet. I teraz chodzi na strzała. Wszystko chodzi na strzała, więc mówię, bez, nic nie zbieram stąd. Pierwsze zajmę się tym magiem, bo... Kim wy jesteście, żeby w ogóle do mnie podchodzić? Ale bić pijesz! Bić dużo biją, ale to nie jest żadnym problemem oczywiście. Jak to było? Czekajcie, bo nawet nie poszedłem zobaczyć. Czerwony, żółty, fioletowy. Come at me, bros. No. Zaklęcie światła jednak się przyda. Czerwony pierwszy. Żółty. Miserki warto zbierać, bo może natrafić jakaś taka fajniejsza, wiecie. Na stałe zwiększająca statystyki na przykład. Jakoś tak już jestem mocno przesadzony, ale dobra. I fioletowy na końcu. I dzięki czemu otworzyło nam się przejście u góry, ale my zejdziemy oczywiście tym na dole. Bo na dole też się otworzyło przejście. No. Więc lecimy. Są oczywiście kuzacze, których jakoś nie widzę. Aha, teraz się zrespił. Świątynny pełzacz, czyli taka mocniejsza odmiana wojownika. Wiem, też nic nie widzę. Witam pana. Ale się takim OP to jest jednak takie trochę przyjemne, że wiecie, że dobrze wszystko zrobiliście i takie tam. Opiekun świątyni, ale oni są już jednak wyzwaniem dla mnie. W tym momencie się obroniłem, jak widzieliście, niestety. W plecach, tak? Tak się nie robi, definitywnie. No i teraz utknęliśmy, więc musimy odkryć, jaki mechanizm stoi za tym. Który otworzy nam prawidłowo. Wiadomo, tutaj można zrobić taką dosyć nieskończoną farmę exp na tych demonach, ale nie będziemy tego używać. O, jeszcze jeden szkielet, skąd ty się tu wziąłeś?
Jeśli ktoś na przykład wymaksować wszystko i nudzi mu się, to może pić. W ogóle nigdy nie można wbić na nieograniczony poziom i zrobić naprawdę postać, która potrafi wyskoczyć magiem i zrobić ją taką OP, że mag, powiedzmy, nekromanta, szósty rozdział, setka siły ponad, setka zręczności i tak dalej. Wszystko można zrobić na tych demonach. Ojć. Niewierny w domu pana, bądź przeklęty. Sam bądź przeklęty, pajacu. No i jak widzicie, tutaj nabijemy dużo expa. Więc zdobyliśmy z niego jakiś tam dziwny miecz. No i możemy go wbić do tej tajemniczej kapliczki. I się otworzy nam przejście. Jak było mówione, 5 szamanów trzeba pokonać, więc 5 szamanów pokonamy. I teraz brakuje mi expa. No proszę bardzo, bij się takiego jednego typa i... Ojej, ale się boję. Jak mnie okrążą, to będę się bał, oczywiście. Ktoś mi wszedł na plecy, już widzę, oczywiście. Ładnie tak na plecy wchodzić. Ej, co jest? Czy szkielet makram coś tworzy? Ej, nie za dużo was jest? O Jezus! I teraz, cios wykończający. Dobra, jako tako wyzwanie jest jeszcze. W ogóle... Śniący? Idę po ciebie. No gdzie to słyszałeś i przeraziłeś się. Szkielet mag w ogóle może mieć. Takie tam przyzwanie z moich szkieletów. Nic nadzwyczajnego. Zapiekunowie świątyni oraz szkielety w dużych ilościach mogą nam napsuć krwi. Tutaj zapiszę, bo nie pamiętam, który był który. Dobra, zakładam, że ten po prawej pomoże mi. Tak, udało się. Tu otworzyło się przejście. Oraz, tak powiem, klocki się ułożyły, żebyśmy mogli przejść. No i na dole się krata otworzyła też, oczywiście, nie? Gdybyśmy pociągnęli za ten drugi, zamknęłaby się krata, a my byśmy skończyli przygnicieni przez sufit. Gdybyśmy tylko mieli tą zbroję z pancerzy, płytek, pełzacze, to wiadomo, bylibyśmy tu naprawdę, no... Ale niestety... Należymy do bractwa, więc nam takie coś nie przysłuży. Jak słyszeliście, za nami coś się zamknęło, idzie kolejny kapłan. Śmiertelny! Jak śmiesz zakłócać mój spokój! Przygotuj się na śmierć! Jeszcze się przekonamy, na kogo przyszła pora, ty gnijący ochłapie. To są... O kurwa. To mi praktycznie nic nie robi, ale muszę go ciachać. No. To jest najbardziej denerwujący czar w całym Gothiku. Nowy poziom, jak widzicie, mamy już... Możemy znowu coś spożytkować. Na przykład akrobatykę, o. Tu jest zwój z zaklęciem. I polecam go wziąć z tego miejsca, bo gdy chodzimy na to miejsce, wtedy to trzaska nam centralnie w głowę. Napój, w powietrzu napój. Nawet nie jeden widzę.
Ciekawie w ogóle, jak tam stoimy z czasem. O, jeszcze możemy chwilę pograć. Odboję się tych crashów, bo szkoda, no naprawdę, wiecie, stracić zapisy i tak dalej. Muszę się po prostu podrapać w ucho. Wybaczcie, ja się zdziechałem, ale po prostu... Wiecie. Hop. 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 Opiekunie świątyni! Nawet broni nie zdążyłeś wyciągnąć. Dobra, otwieramy kolejny guzik i możemy spodziewać się oczywiście kolejnego kapłana. Zapamiętajcie sobie to, jeśli ktoś, no wiadomo, tutaj jeśli mamy takie coś, no to wiecie, co to nas czeka. Śmiertelny, twój czas właśnie dobiegł końca. Ależ skąd kobiety i gnijące mumie przodem? Proszę bardzo, mamy jeszcze kolejne punkty do spożytkowania. I w momencie to nam się teraz zamyka. I co teraz zrobić? Myślałem jakąś broń obojętnie jaką, czy potrafimy zniszczyć, czy nie. Strzelamy w to. Niestety przecież to się nie otwarło. Ale za to pojawiło się tutaj. W momencie ktoś się naprawił, bo tu są zwykle kolce, które się nie chowają. Ale widzę, to są tutaj poprawione, więc jak najbardziej fajnie. Taka tam gniewna stal. Mę sobie pochodnie, bo nic nie widzę. Wow, ile mam pochodni. I to są mumie. Tylko te mumie mają eliksiry, które permanentnie zwiększają nam statystyki. No, siła, perżet. Więc no jest bardzo fajnie. I tu jest przycisk, który trzeba kliknąć. Otworzy nam się przejście u góry, ale my jeszcze te dwie mumie otworzymy sobie. Eliksir perżeta i many. I many. Na pochodnie mogę sobie schować. No i wychodzimy stąd. I wykniemy sobie teraz wszystkie potki. Zwinność, znaczy eliksir. A, zręczność, a nie zwinność. Plus 15 HP. Ogólnie plus 30 many. No i dodatkowe plus 6 do siły. No ale cóż, w tym odcinku to tyle. Jeśli się wam spodobało, stawcie kciuka w górę, stawcie komentarz, a jeśli wciąż nie jesteście moimi widzami, stawcie również subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z GOTY Świat Skazańców, gdzie to będziemy przemierzać świątynię Jaśniącego. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej, bajo.